Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pan Bóg nieustannie szuka człowieka, by powiedzieć mu o swojej miłości. Sanktuaria, a szczególnie sanktuaria maryjne są świadectwem tego Bożego poszukiwania każdego z nas. Chcemy podczas tej mszy świętej także oddać się Bożej miłości i wypraszać łaski potrzebne dla nas, dla naszych bliskich, dla tych, których pozostawiliśmy w naszych domach. Szczególne intencje, ksiądz Stanisław modli się za przyjaciół i dobrodziejów o Boże błogosławieństwo. Ksiądz Józef z Krakowa o zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Małgorzaty i Marka, synów Łukasza, Daniela i Alana, dla księdza Jerzego Konkola oraz ze zmarłych ojca Eliasza, ojca Mariana, zmarłych z rodziny Drywa i Milczak. Ksiądz Rafał składa dziękczynną ofiarę za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w rodzinie oraz o Boże błogosławieństwo dla dobrodziejów i nieprzyjaciół. Ksiądz Sławek dziękczynno-błagalna o zdrowie i opiekę Matki Bożej Fatimskiej w rodzinie Miller i Kuziemskich. Pozostali kapłani we własnych intencjach. Ja natomiast o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich pracowników Biura Podróży Misja Trawel. Oczyśćmy nasze serca, by Bogu godnie złożyć tę przenajświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam za matkę, rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna. Spraw, abyśmy przez nią pouczeni i napełnieni duchem prawdziwej pokuty i modlitwy, coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa dla odnowienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z drugiej księgi Machabejskiej. W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha Elezara, jeden z pierwszych uczonych w piśmie, mąż już w podeszłym wieku, o bardzo szlachetnej powierzchności, był przymuszany do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak, wybierając raczej chwalebną śmierć, aniżeli godne pogardy życie, dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso, jak powinien postąpić. Ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia, ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej, ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na stronę i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiary pogańskiej,
Tak postępując, uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń skorzysta z miłosierdzia. On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma 90 lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie byli wprowadzeni w błąd. Ja zaś hańbą i wstydem okryłbym ich swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk Wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie umknę. Dlatego, jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okażę się godny swojej starości. Młodym zaś pozostawię rzetelny przykład ochotnej i wspaniałej śmierci, za godne czci i święte prawa. To powiedziawszy, natychmiast wszedł na miejsce kaźni. Ci, którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych przez niego słów, zamienili miłosierdzie na surowość. Sądzili bowiem, że były one szaleństwem. Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział: Panu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż jego się boję. W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią zostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu przykład szlachetnej odwagi i pomnik cnoty. Oto słowo Boże. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Panie, jak liczni są moi prześladowcy, jak wielu przeciw mnie powstaje. Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie, nie znajdzie on w Bogu zbawienia. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą. Ty moją głowę podnosisz. Głośno wołam do Pana, a On mi odpowiada ze swej świętej góry. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, ponieważ Pan mnie wspomaga. I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie nastają. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest?
ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, czciciele Matki Bożej, pielgrzymi. Pan Bóg zawsze przygotowuje człowieka do spotkania z sobą. Gdy patrzymy na karty Ewangelii, widzimy, jak Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi, by przygotować ją do szczególnego zadania. Podobnie było także w tym miejscu, w Fatimie. Zanim zjawiła się Maryja, trzykrotnie zjawił się rok wcześniej anioł. Miał on przygotować pastuszków na spotkanie z Maryją. Ukazał się późną wiosną, latem i wczesną jesienią. Siostra Łucja po latach tak opisuje to spotkanie. Bawiliśmy się przez pewien czas, gdy nagle silny wiatr zatrząsł drzewami, co skłoniło nas do popatrzenia, co się dzieje, ponieważ dzień był pogodny. Wtedy ujrzeliśmy w oddali nad drzewami rozciągającymi się ku wschodowi światło bielsze od śniegu w kształcie przezroczystego młodego mężczyzny, jaśniejszego niż kryształ w promieniach słońca. W miarę jak się przybliżał, mogliśmy rozpoznać jego postać. Był to młodzieniec w wieku około 14-15 lat, wielkiej urody. Byliśmy zaskoczeni i bardzo przejęci. W tym momencie nie mogliśmy wypowiedzieć żadnego słowa. Anioł przyszedł do dzieci, przede wszystkim by zapewnić ich, że jest wysłannikiem Boga i że służy Bogu w Trójcy Jedynemu, że nie jest zjawą, że nie jest fantazją, zapewniał dzieci, że nie oszukuje, jak czyni to szatan, że nie przyszedł ich zwodzić, ale przyszedł po to, by oni mogli później całkowicie służyć Bogu. Chciał także, by życie dzieci było ukierunkowane na Boga. Dlatego nauczył ich modlitwy. Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest on obrażany. Przez nieskończone zasługi jego najświętszego serca i niepokalanego serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Dzieci modliły się potem tymi słowami. Modliły się, bo wiedziały, że o to prosi Pan Bóg
przez posługę anioła. Przygotowanie dzieci fatymskich, uczenie modlitw były przede wszystkim ukierunkowane na Pana Boga. Miały sprawić, że poczują, że nadchodzi czas, kiedy Pan Bóg posłuży się właśnie tymi dziećmi, by całemu światu przypomnieć o potrzebie nawrócenia i o potrzebie modlitwy. Tak przygotowani przez anioła, pastuszkowie mogli przeżyć objawienie, które po raz pierwszy dokonało się 13 maja 1917 roku. Piękna Pani z nieba przyszła, by po raz pierwszy spotkać się z dziećmi. Przyszła, by przypomnieć o tym, że Pan Bóg nie przestał troszczyć się o świat i o każdego z nas. Przyszła, by zaprosić dzieci do szczególnej misji, mówienia innym o potrzebie nawrócenia i o potrzebie modlitwy. Maryja, przychodząc tutaj, stała się też wysłanniczką Pana Boga. Pan Bóg chciałby właśnie kobieta, uosobienie troski, uosobienie miłości, była wysłanniczką Pana Boga, który przypomni, że Pan Bóg każdego z nas kocha, że nikt z nas nie jest dla Niego obojętny, że mamy do wykonania misję modlitwy za cały świat, bo tylko modlitwa może wstrzymać gniew Pana Boga, tylko ona jest Mu miła. I właśnie do tej modlitwy zapraszają nas także i dzisiaj dzieci fatimskie. To orędzie, które Maryja przyniosła 100 lat temu, ono ciągle jest aktualne. I Pan Bóg nie przestanie szukać spośród nas tych, którzy będą chcieli tę misję wykonać, którzy będą chcieli dołączyć do tej grupy ludzi spełniających prośbę Maryi, by codziennie odmawiać różaniec. Dziękujmy Panu Bogu za to, że możemy być w tym świętym miejscu, że tutaj możemy przeżywać ten czas, kiedy raz jeszcze uświadomimy sobie, jak wiele jest w naszych rękach, jak wiele możemy uczynić, oddzięczając się Bogu za Jego miłość. Z miłości do Niego chcemy podjąć się tej misji osobistego nawracania i modlitwy za cały świat. Niech nie zabraknie pośród nas tych, którzy nie tylko przejmą się treścią objawień fatimskich, ale także będą chcieli każdego dnia oddzięczać się Bogu za Jego miłość. Amen. Powstańmy. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę swego Syna, za naszą Matkę. Módlmy się za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem się na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzania Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli braterskiej miłości i w kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych i za nasze rodziny, dobrodziejów, przyjaciół, aby za wstawiennictwem Maryi wszyscy poszukujący Chrystusa odnaleźli Go, grzesznicy nawrócili się, młodzi zaś zapragnęli z entuzjazmem głosić Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy także polećmy Bogu nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Idźmy, tulmy się. Modlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pachane z wachamim i z duchem Twoim. Głuchu huram se herecacham. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, Zacha Wszechecie Wichicy. Ona przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łochonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założycielem. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blachasku
dzień pachański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi i wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonio oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, świętą Hiacyntą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się Mu mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pachańskim niech zawsze będzie z wakami i z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Bożym, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, posty ożywa, które Jezus Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej chosty i witaj Jezu. Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej chosty. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć.
Cześć Jezusa. Tak jemu chwała i cześć, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak jemu chwała. Modlimy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz wspólnie odmówimy modlitwę. Jeśli ktoś jeszcze nie ma, to tutaj są rozłożone modlitwy na odwrocie. Poczekamy, aż wszyscy będą mieli, byśmy razem mogli tę modlitwę odmówić. Witaj, Matko Pana, Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Ty jesteś obrazem Kościoła pełnionego blaskiem paskalnego światła. Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem. Obietnicą miłosiernej miłości Ojca, nauczycielko głoszenia dobrej nowiny, znaku płonącego ognia Ducha Świętego, tej dolinie radości i smutków naucz nas odwiecznych prawd, które Ojciec objawia maluczkim. Okaż nam siłę Twojej matczynej opieki, niech Twoje niepokalane serce będzie ucieczką grzeszników i drogą, która prowadzi do Boga. O Fatimska Pani Różańcowa, zjednoczony z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości, Tobie się oddaję, zjednoczony z braćmi i siostrami, przez Ciebie Bogu się poświęcam. Zanurzonym w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa, oddaję cześć Bogu na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wraz z księżmi, którzy koncelebrują tę mszę świętą, wszystkim pielgrzymom życzymy radosnego, spokojnego, błogosławionego dnia, dnia spotkania z Maryją, abyśmy u jego kresu mogli powiedzieć z głębi serca, dobrze nam tutaj być. Szczęść Boże. Niech nas umacnia Boże błogosławieństwo. Pane ze wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Królowej Anielskiej śpiewajmy. Różami uwieńczmy jej syna.